Wrzesień jest zawsze miesiącem szczególnym dla tkaniny w Kotlinie i Kamiennogórskiej, i Jeleniogórskiej oraz miesiącem szczególnym dla naszego muzeum. Dlatego, że właśnie we wrześniu co roku gościmy w naszych salach wystawę wyjątkową. Wystawę, która prezentuje dorobek współczesnych artystów tkaniny artystycznej. Dorobek roku ubiegłego, czyli między wrześniem a wrześniem, powstają te piękne prace, które będziecie mogli Państwo zobaczyć w naszym muzeum. Jest to efekt pleneru kowarskiego. To tu właśnie w Kowarach artyści tworzą, a potem rok później ta wystawa wędruje już gotowa do naszych sal. Warto wspomnieć o tym, że jest to wystawa międzynarodowa, więc nie są to tylko polscy artyści, ale również artyści z Europy. W tym roku duża przewaga artystów z Ukrainy, to dla nas też bardzo, bardzo ważne, szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych, że artyści są, tworzą i chcą pokazywać te prace w naszym muzeum. 30 prac bardzo różnych, w bardzo różnych technikach, tak jak różni są artyści, którzy je stworzyli, od klasycznych gobelinów, po prace klejone, po batiki, czyli jedwabie malowane. Dla miłośników i sztuki współczesnej, i sztuki włókna, i chyba dla wszystkich, którzy zwiedzą nasze muzeum, ta wystawa będzie interesująca. Zapraszamy Państwa przez cały wrzesień, cały październik i połowę listopada, bo do połowy listopada będziemy ją prezentować. Można się do nas oczywiście zgłaszać i indywidualnie, chcąc oglądać wystawę, można po prostu przyjść, ale można też umówić się z grupą. Tutaj szczególnie zachęcam nauczycieli sztuki, nauczycieli plastyki, bo tkaninę współczesną można oglądać w naszym powiecie, właściwie tylko w naszym muzeum. I można też zapisać się na warsztaty tkackie. I tutaj im prezentujemy sposoby, jakimi wykonane są te prace. I też dzieci, młodzież mogą spróbować swoich sił przy utkaniu chociaż fragmentu gobelinu, bo wiadomo, że podczas jednych zajęć się tego nie da zrobić.